Weźmy awanturę, koniec awantury na czacie. Teraz awantura o Kiasę. Niebieskie. 37 odcinek. Partiatik! Zielona i chodzi żółta ci o zmierzą tego? się ze sobą w pierwszym F-Worda? etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek z drużyną mistrzów. Oto czy czekająca o na mistrzów A-Worda? Loży. A my już witamy po raz czwarty w loży mistrzów. Dobra, obejdźmy. Witolda Paskuckiego, Tomasza Sataleckiego, Pawła Paskuckiego, Jakuba Bogowskiego. Duet? Dobry wieczór. Ci mistrzowie dobrzy są, oni mogą rekord pobić. Ja na nich liczę. Dobry wieczór. Oni taki rekordzik mogą zrobić. Drużyna mistrzów osiąga witam, rekordowe wyniki po czterech programach. 64 300 zł i samochód. Przypomnę, że nasi mistrzowie kupili samochód w poprzednim programie. To nie mogą rekordzi. Wylicytowali czarną skrzynkę, w której był samochód za jedyne 400 zł. Panie Tomaszu, pana nazywamy księgowym drużyny mistrzów. Powiedział pan w ostatnim programie, że na razie wynik nie jest dla was satysfakcjonujący. Czy już teraz jest lepiej po tym samochodzie i po ostatniej wygranej? No, idzie lepiej? W dobrym kierunku, powiem. No właśnie, jaka to kwota byłaby dla was satysfakcjonująca? Panie Tomaszu. Nie, myślimy o przejściu do kolejnej tury. To jest podstawa. O tym głównie myślicie, tak? Nie ma znaczenia, czy to będzie 5 tysięcy, czy 20. No i prawidłowo. Czyli kolejny program. Kolejny program. Chcę jak najdłużej bawić się z panem. Bardzo mnie to cieszy. Ej, mi proszę. A dzisiaj znowu będziecie mieli szansę powiększyć swój majątek. Witam. Tak więc... Cena już dzisiaj tego samochodu odpowiada wartości rynkowej. Ty, ale tak szczerze, bo odcinek zaczął, będziemy go 2 godziny przez to oglądać. Szczerze, czy jakiekolwiek auto z salonu odpowiada wartości rynkowej, to jest pieprzone oszustwo. Tak szczerze ci mówię. To jest chore, te ceny tych aut z salonu. Przecież... Mikra, w innym programie, Mikra, auto, Nissan Mikra kosztuje 40 tysięcy. Ty sobie to wyobrażasz? To jest dopiero ciekawe. Jest nasza mistrzowska, bardzo już bogata i ambitna, jak słyszeliśmy, 33? Drużyna, która lubi to się i dobrze tak bawić, absurd. Zmierzy się z wygraną drużyną z pierwszego etapu. I jeżeli mistrzowie wygrają... Nie, jest peceta, też kupujesz drogę, a potem... No co ty w ogóle gadasz? Zupełnie coś innego. Pecet, ile traci na wartości... A ile traci auto? No w dupę. Auto to jest jakiś absurd pieprzony. Co ty gadasz w ogóle? Tylko używane poniżej 200 000 przebiegu. Ja to się nie znam na autek, ja bardziej mi chodzi o cenę. Niż o to, jaka ta ma wartość, czy spada bardziej to auto, czy mniej. Po prostu auta z salonu, nie wiem czemu to jest aż tak nadbuchane. Ale no ludzie muszą to kupować, skoro to cena tak się utrzymuje, nie? To po raz piąty będziemy gościć ich w loży mistrzów no właśnie, w następnym programie. Mi a jeżeli im się nie uda, to niestety. Dla nich niestety. Someone, bo jest 10 na YouTubie, jest delay na YouTubie, wiesz? Ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu. Nie tylko auto jubiler tak działa, gdy tylko kupisz pierścionek z diamentem, to po wyniesieniu z jubilera już traci 90% wartości? No nie jestem pewny, bo jednak diament to diament, a auto to napompowana cena chyba marketingiem i marką głównie. Diament to nadal diament. Więc no. Bardziej złoto, jeżeli o to chodzi. Złoto możesz kupić, to potem jak chcesz sprzedać bardzo szybko, no to ci na wagę robią, a nie na to, że to jest od jubilera. No to jest absurd. Ale diament, no to jest jednak diament nadal, to chyba nie. Zwłaszcza naturalne diamenty, one są dużo warte. Bo jest też naturalne są diamenty i te takie nienaturalne, o. I to nienaturalny diament ma bardzo wysoką wartość. Wyjeżdżając z salonu już traci jakieś 10, 15, 20% wartości, no. To jest porypane, syntetyczne diamenty, no. Jak moje. Każdy widzka mój diament naturalny. W tym momencie po 5 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które służą do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategorii. A ja w ogóle widziałem teraz... Nie wiem, czy kiedyś też tak było. Ja się w ogóle tym nie interesuję, ale ostatnio to widziałem, że teraz dają certyfikat do diamentów, że nie jest to krwawy diament. Nie wiem, czy wiecie co to, że tam nie było...
że czarnoskóry człowiek, tak, czyli każdy jest równy, nie był wykorzystywany, żeby ten diament przyjechał do Europy. Rozumiesz, o co mi chodzi? No. Kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii przystąpimy do licytacji. I ta drużyna, ten która film jest zadeklaruje na faktach. Największy... To się naprawdę takie rzeczy się dzieją, jak w tym filmie. I da się kupić. Znaczy, pytanie, jak bardzo to jest prawdziwe, ale no, w jakimś tam stopniu na pewno jest prawdziwe. Więcej pieniędzy za pytanie będzie na nie odpowiadała. I jeżeli odpowie prawidłowo, ale z tym certyfikatem jest drożej z tego, co pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry i fajny ta drużyna film, zmierzy się w finale z mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Panie Wojciechu, czy wszystko jest jasne? Tak. Tak? Zieloni z kolei z daleka przyjechali. Jak forma, powiedzcie panowie? Doskonała. Natomiast żółci aż z Białegostoku. Jak panowie, zmęczeni czy nie? Na luzie. Nie jest źle. Nie jest źle, tak? Nie w takim źle. Razie rozpoczynam, losuję pierwszą kategorię. Dobra, gramy. Kategoria biologia. Ucinszko na start. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham niebiescy państwa. 300. Niebiescy 300. 400. Żółci 400. Zieloni 500. Prawe diamenty jak w grze mobilnej waluta. Mam 700. Taka nazwa się przyjęła, no. Ale to prawda, musi być to tak. 1100 po raz drugi. 1100 po raz. Mam 1200. Co dalej? 1300. Mam 1300. Żółci spasowali. 1300 po raz drugi. 1400. Mam 1400. Ty, żółci już dead? A, 400 tylko dali, okej. Mam 1700 po raz pierwszy. Jak już tak grają, to do odciny się powinno lecieć. Bo to jest bez sensu. 1900 po raz drugi, 1000. Mam 2. 200 i mam 100 więcej. Co dalej? 100 po raz drugi, 200 po raz. Mam 200. Ile? Ile? No chłopie, ty licytujesz, to słuchaj. Mam jednak 2400. Nie, no tu ponad 3K będzie wabank chyba dopiero. 300. Tu już może wabank lecieć powoli. 3200 mam żółty spasowany. 3300 zieloni. 3400 po raz drugi. 3400. Wabank? Mam 3400 już mam. 500. Mam 3500. 3500 po raz drugi. 3500 po raz. Mam 3600. Chłopie, wabank. 3700. Wabank. 3700 co na to niebieskie. Wabank. 3700 po raz drugi. Mam 3800. 3800. 3900. Wabank, chłopie, bo przegrasz. 400, co dalej? 400 po raz trzeci. Nie wierzę, no. Przecież to jest takie debilne, żeby nie grać w wabank, kiedy wpieprzyłeś 4000. No, 40 odcinek i ludzie tam dalej tępi. Panie Wojciechu, co się stało? Uznaliśmy, że mają lekarza. Skupiasz się tak, jakby za twoje pieniądze grali? Bo grają za moje, ja sponsorowałem te filmy. W drużynie, więc... Ale nie warto odpuszczać licytacji już w tym momencie. Spoko, Black Blue, to bo zarobiście. Zobaczcie, co się dzieje, na koncie zostaje wam zarobiście. Tylko 1000 zł. Dzięki wielkie. Zobaczymy. Piękne to jest. Panie Jerzy, gratulacje za licytację. Mógł pan... Chłop nawet babanki nie musiał się może podpojeć. Ja powiem, dlaczego ale... było niebezpiecznie. Niebezpiecznie dlatego było, że każdy z panów mógł krzyknąć wabank, zabierając całą pulę, ryzykując, ale przy okazji... Jakby walcząc o całą pulę. Tak się nie stało. Tak, a to było fając, najbardziej to ja. Możliwe rozwiązanie, prawda? Tak jest, dokładnie. 8,5 tysiąca w puli. Jak nazywa się proces powstawania nowego gatunku w toku ewolucji? Cześć. To nie ewolucja? Mieszko. Cześć, co? Nic nie wymyślimy, bo się wydaje, że nie wiem. Także Sofie? W toku, ale tu jest zapytanie w toku ewolucji. To byłoby aż takie proste? Że ewolucja i tyle? Chyba nie, to nie jest, to niemożliwe być aż tak, to niemożliwe, że to jest aż tak oczywiste. Decydujemy się na podpowiedź. Proszę bardzo. No... Tak, chyba tambor. 900 zł. Wszystko, co panowie... Panie Krzysztofie, Boże chroniliście. No przecież przy pierwszym pytaniu... No ale zobaczcie, że w puli tego pytania jest 8,5 tysiąca. Ale to jest pytanie pierwsze. A to jest jedyne, no, powiedzmy 10. Zaraz zobaczymy, jakie będą podpowiedzi, czy się wtedy uzna.
Ale panowie, jeżeli prawidłowo odpowiecie, to będziecie liderami. Będziecie wyprzedzać no, prawie dwa razy następną drużynę, czyli żółtych. No dawaj 900, kretynie. Ja myślę, że chłopu zależy, żeby stuwa została? Przecież... Nie, no ja nie rozumiem tych ludzi, i są tacy dziwni. Byłoby, no, 600. No dobrze, 600. Jaki w dupę chytrus. Oto cztery warianty. Ale ma na babank w sumie teraz, to nie jest złe jednak. Bo ma na babank w razie W. Spektracja, specjacja, specjalizacja, specyfikacja. Któryś z tych pierwszych grup? Specjalizacja chyba nie, co? Specyfikacja też nie. Dlaczego nie ta specjacja? Spektracja albo specjacja. Ale nie mam pojęcia. Czemu i byś im tak dał? Ja wiem, że podkręci, że bo bank krzyknęli w rodzinie. Specjacja, spektracja, a czyli obydwa piszecie. Co wrzemy? Decyduję. Weź tą specjację. Nasza odpowiedź brzmi specjacja. Jakby odpowiedzieli niebiescy? Podejrzewam, że tak samo, specjacja. Tak jest! Ja radość, jaki ryk! Co on powiedział? Tequila? Ty on powiedział tequila? Tequila to jest twój stary Jerzy? A więc proszę państwa, zieloni, dzięki tej dobrej bardzo licytacji pana Jerzego. Daj kija? I dobrej odpowiedzi osiągają tak ogromną powiedział? Przewagę. Mają 8800 zł, a więc... Ja nie zazdroszczę, ja się no, cieszę, razy że twój ojciec tam. Mają żółci i ponad 8 razy tyle, co mają niebiescy. Przed nami jeszcze 5 pytań do końca pierwszego etapu. Ja, dobrze, stary wiedział, to dobrze. Kategoria... Pewnie neuronik jakiś. Historia powszechna. Neuronik jakiś, co? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 1000. Żółci 1000. 1000 po raz drugi. 1100. 1200. Niebiescy dead. 1200 po raz drugi od żółtych. To raczej, już wabank niebieskich do końca programu. 1400 po raz drugi. 1400 po raz trzeci. Czemu nie, ten zieloni nie wyssali te pytania? Podsaliby do dwóch kajblot. Ale nuby. Wyjaśnię, co się stało. Żółci krzycząc 1000 od razu zablokowali niebieskich. Niebiescy już nie mogli tutaj licytować. A żółci dzięki temu, karę że tylko kobietom chciał dać no, Ibisz za pasywność. Nawiązują walkę z zielonymi, mimo, że były bloke. W pierwszym etapie. Ponieważ jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 6100 zł. A zieloni tylko 1400 zł. Dzięki Mustafa. Wiesz, że chcę kurwa wzbogacić. Mustafa Gravis dał na goalboardę 10 zł. Kolanem? Byłem wczoraj na koncercie Millsa Smitha i ktoś rzucił mu na scenę szalik z napisem Polska i małymi literami i kłot, wracaj do Afryki i kłot, XD. W sensie, no może z wakacji przyjechał koncert dać, o to chodzi, tak? Bo ja kontekstu nie znam, żeby nie było, więc i dodam, że każdy jest równy. Ty więcej. W puli 2900. Które z państw europejskich władało do XIX wieku Brazylią? Kurde, Portugalia? Nie, nie Portugalia. Hiszpania. No nie! Portugalia, bo oni tam mają ten język taki szemrany, hiszpański. Szum, 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 wiesz. Portugalia? Jednak? Pierwsza myśl jednak dobra? Odpowiadamy. Hiszpania, Argentyna? Była to Portugalia. A skojarzyło się panu? Z niewolnicą Izaurą. To jest taki szemrana odmiana hiszpańskiego. Dobra odpowiedź, tak jest. Maria. Tak, czyli jednak pierwsza myśl dobra. Czy Portugalia, Tedek. Trzeba się trzymać pierwszych myśli. Sytuacja się bardzo ciekawa. Prowadzą zieloni 7,5 tysiąca. Napisałeś coś ode mnie? Bo ja powiedziałem, dlatego napisałeś. Niebiescy mają 800 zł. Mamy 4 pytania do końca pierwszego etapu. No tak.
tu coś wiedział? Pewnie nawet nie wiesz, co to jest Portugalia. Ty myślisz, że to jakieś nowe top chipsy. Matematyka. No teraz to wiesz, bo to powiedziałem przed chwilą. Rozpoczynamy licytację i słabaj się. Niebiescy baban. Neuronik. Zaczyna się neuron. Widzisz, 59 lat i czwarte dziecko zrobił, ale on będzie żył jeszcze 200. Nie daje im dużo, bo tylko wzbogaci ich ewentualnie o 400 zł lub wyeliminuje z gry, natomiast jednak oddala szansę żółtych na dogonienie zielonych, no, bo już będziemy miał pytanie dalej. 1200 w puli. Nie wiem, co to jest defrot. Proszę, aby państwo spojrzeli na ekran. Ale to... okej. Jaką nazwę nosi zaprezentowana figura? Podpowiedź musimy. Za co? Nie mamy. Co to może być? Plus minus. To jest jakaś Ida, ale co? Nie mam pojęcia. Da? Nie wiem. Dzięki pierdolę, do 19 lat. Ej, tam, co? Egida. Egida? No nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Jak myślicie, co to może być? Siodło? Czekajcie. No cóż, ponieważ matematyka nie jest naszą mocną stroną, a i tak nic nie wydedykujemy, to niech to będzie elipsoida. Co by powiedzieli mistrzowie? Czy znają odpowiedź? Podobne do siodła. Tak. Tylko nie wiemy jakiego. Tak. To jest powierzchnia, która jest rzeczywiście podobna do siodła, ale ma jeszcze dodatkową jedną część, tak jakby na ogon małpy. Stąd nazwa małpie siodło. Nie udało się niebieskim. Otóż w tym momencie zagraliście babank. Gdzie tam ogon małpy był, to ja nie wiem. Podziękować za udział w grze. Dziękuję bardzo. Oj, tragicznie. Tak więc pozostały nam dwie drużyny. Prowadzą zieloni 7300, ale gonią ich żółci 5900. A ja zapraszam państwa na krótką przerwę reklamową. Spotykamy się tuż po niej. Ojciec kogo? Samuel, nie wiem. Ty mi powiem. Już jesteśmy z państwem, oglądają państwo pierwszy etap Awanturo Casse. Tak więc pozostały nam dwie drużyny, prowadzą zieloni 7300, ale gonią ich żółci 5900. A ja mam jeszcze trzy pytania do końca pierwszego etapu. Na TikToku Iwisz parę tygodni temu pisał o reaktywacji Awanturo Casse, niby jeszcze by... Na spokojnie poprowadził, ale on ma niby 59 lat, ale on chłopie się tak trzyma, jakby miał z 20. Kategoria przysłowia. Jeżeli Ibis ma 60 lat, a się trzyma jak 20, ja tylko przypomnę panu, że 1200 zł przechodzi z puli poprzedniego pytania. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Masz 20 lat, trzymasz się lepiej niż on. Żółcie 300. Żółcie 300 delikatnie. 400. 400 zieloni. 500 żółci. Po raz pierwszy, po raz drugi i 500 po raz. Mam 1600 zł. 800 żółci. 800, czy będzie więcej, czy nie? 800. Mam 900, co dalej? Ale zieloni to pewnie. Jest 1000, spokojnie idą, bardzo spokojnie. 6000. 6. Co będę oglądał? Przeczytaj, co przeczytać? Oczywiście wystarczyłoby, panie Jerzy. O, blok! 5900, żeby zablokować żółtych. Żółci zostali zablokowani. 8200 w puli tego pytania. Czytać się umie? W przysłowiu wylezie spod perza na świętego Kazimierza. Ty, to znane, poczekaj. Bierz mi się czas. Ale co, kiedy jest Kazimierza? Kaziki? Trudno powiedzieć. Mój wujek jest Kazik, a nie kiedy ma imieniny popatrz. Proszę o odpowiedź. Kojarzę to, ale kto to było? Poprosimy o podpowiedź. Tylko tym razem mniej drastyczną. 1300. Wszystko, co macie. Widzę, że żółci się ucieszyli bardzo, tak?
To dobra, panie Dariusz, dobra, to jest bardzo dobra. Pójdźmy na kompromis 600. 1300 jednak. Panie Krzysztofie, no, trzeba by było myśleć. Oni o 1000 grają w troszeczkę o jakimś remaciku małym dla nas, no dajemy 800. Premia za odwagę. Premia za odwagę. Dobrze, 1000 się nie targujemy. Dobra. Bierzemy. Mogą dać to. Oto jak jest 4 warianty. Jak zdążą. Odpowiedzi jeden jest prawidłowy. Mysz, jaskółka, sikora, skowronek. Mysz chyba, co? Wylezie, nie wyleci. Chyba mysz, ale nie wiem. Ale oczywiście mysz. Sikora. Świętego Kazimierza z podpierza sikora. Sikora z podpierza na Kazimierza. Jesteś 100% pewien? Nasza odpowiedź brzmi mysz. Chłopik przekonuje sikora. I powiedział mysz. To po co on ich przekonywał? Ty, ja tego nie rozumiem. Co na to żółci? Ja to myślę, że to jest taka swego rodzaju podpucha, bo ten pesz to rośnie na takiej skarpie, a w tej skarpie są jaskółki. A co są domiszowie? Stawialibyśmy na mysz. Ale jeżeli na skarpie rośnie pesz, to być może to są jaskółki. To jest skowronek. Uznane powiedzenie polskie. A więc prowadzenie obejmują żółci, mając na koncie 4900 zł. A zieloni mają 300 zł w puli tego pytania, 8200. Babank będzie, co? Wszystko się rozstrzygnie, losuje przed ostatnią kategorię. To będzie się dłużej, Ibisz czy Margla Rodowicz? Kategoria literatura polska. Ty, a jak oni nie powiedzą babank? Biorę po 200 zł od każdej drużyny, rozpoczynam licytację i słucham panów. A, dobra. Ja mówiąc prawdę, nie potrafię teraz rozsądzić, kto pierwszy krzyknął. Zieloni, no realizatora, żeby nam pokazał, jak to było. Przewaga była gigantyczna. A więc, jak widzieliśmy na materiale filmowym, o ułamek sekundy pierwsi krzyknęli zieloni babak. Jako ułamek. 5 razy szybciej. Tak więc, w puli tego pytania 8700 zł. I jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli ogromne szanse wygrać pierwszy etap, bo będą mieli wtedy na swoim koncie właśnie 8700. Ale jeżeli im się nie uda, to do finału wejdą żółci. Jak ma na imię tytułowy pan samochodzik z powieści młodzieżowych Zbigniewa Nienackiego? Nie mam pojęcia. Chyba pan. Pan, a samochodzik nazwisko. Jerzy. No to jak było? Ty, co to było? Jerzy. No to jak było jedno skojarzenie, to nie mam co myśleć w ogóle. Nie mam takiego właśnie. Albo wóz, albo przewóz. No dawaj. Że moje to był klos, nie? No, odpowiadamy na pytanie. Proszę bardzo. Ciężko nam to przyszło, ale pierwsze skojarzenie to Tomasz. Tak jest! Tamten go ucisza, ty. Źle mówię, Deli. Żółty to pijawczy z żywym ogniem. Takie pepy. To twoja zasługa, no. Swój pokoju. Zieloni szczęśliwi, a pan Tomasz z żółtych zmartwiony. Żółci 4700 na koncie, a zieloni mieli przed chwilą tylko 300 zł. Teraz mają 8700. Losuje ostatnią kategorię w pierwszym etapie. Będzie 300 i koniec, czy walka? Tak, no, trochę się przedłużyły inne rzeczy.
jestem Żydem. Więc się chcę, kurwa, złożyć. Kategoria na koniec. Zoso aka Adefro podkreślenie dał na Golibordę 5 zł. Zozo. Siema, tu znów dałem ci szansę, cmentarniaku, ale jak nie zobaczę Detroit na dniach o 7. O 7, masz rację. A co to? Oczyszcza. Złotu jest. Z wszystkiego co przyszczam, z wszystkiego co wam nie służy, zabieram dwa sklepy. Zozo, przybądź tu! Demonie, Zozo! Pomówienia. A to od Magikala jest Zozo. Magię, podszczepy i demony. Ja tego nie znałem dlatego, ja go nie oglądam. I wszystko, co jest złe, zostanie oddane temu i niech wróci do tego, kto nam to życzył i złożyczył. Ładuję was w sposób. Braiga. Energia płynie do was. Niech was wypełni. Oczyszcza was. Dziękuję. Defrot. Kategoria muzyka klasyczna. Zozo, rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Wybiło 201h, czemu dalej stream leci? Bo kocham widza. I słucham panów. 300. Zieloni 300, pierwsi byli? 400. Rzuci 400. Tyle. Nie ma innej odpowiedzi. Drugi i 400 po raz. Nie, easy. Sprzedamy. Luli, ale słabo mają, bo mają tylko 8400. Chyba, że źle odpowiedzą, to 9. Ale ogólnie gówniano, bo mistrzowie mają prawie ile? 13,5? Coś takiego. Tego pytania 700 zł. Nie było sensu. Zieloni nie chcieli się bawić, bo boją się o swoje pieniądze. Chcą mieć jak najlepszą pozycję startową. Nad godziny w tyrce. W finale, tak? 13,700. Spora przewaga. Jakiego terminu używa się wobec utworów muzycznych dla określenia chronologii ich powstania? Co? Co? Odpowiedź, kurwa. Muszę kurwa na to, że nie chcę. Odpowiadają pani. Nie chcę odpowiadać. No bo to nie ma. Nie, no już my jesteśmy po ptokach. No. My już po ptokach. Pan nawet to biedniej się wygraje. O kurwa. Jesteśmy się pod tym smakiem. Nie, to co? Nie, widziałem. Nie, opus. Nie, no bez... Co? To nie my, to oni. Ale numer, widziałem. To 700 zł. Ty, czekaj, co to jest? No, nie wiem, my gramy? Może być, ale nie, no, chyba nie. Podpowiedź kupujemy. Serio to by było? Tak, do żółci odpowiadają. Ja nawet nie wiedziałem. Cześć, zieloni myśleli, że odpowiadają? Co jest w dupa? Nie, widziałem, bo oglądałem ostatni program na Discovery. To nie my, to oni. Ale numer, widziałem. Cześć, żółci myślą, że zieloni od... Co jest w dupę? Cześć. Co tu się dzieje? To 700 zł. Czekaj, co to jest? No my gramy. My gramy? My gramy. Chodź, zaraz podpowiedź kupujemy. Tak, do żółci odpowiadają. Ja nawet nie wiedziałem. Oni myśleli, że zieloni grają, a zieloni myśleli, że serio grają. Ja pierdzielę, o co chodzi? To dwa teamy się popieprzyły naraz. Pan Tomasz się zamyślił. Nie wiem, jak to jest. Sprzedałem wam, ponieważ pan Jerzy wyraźnie odpuścił licytację, nie chcąc stracić pieniędzy, żeby mieć jak najlepszą pozycję startową w finale. No oni też mogliby trochę zarobić. Ja nie wiem, ja się dałem te 400 zł, tak panie badawcze. 0% piseksa w tobie? Panie Krzysztofie, prosimy o odpowiedź. Dla mnie jesteś biseksem, nie przejmuj. 200 zł. No to już. Proszę bardzo. Nie wiem, pieniędzy wyjeżdżają chłopaki do sobie. No, nie bardzo dobrze. No po co warto? Opus, partytura, novus, tabulatura. Nie wiem, no mówiliście, że opus, to niby to, ale czy wy kłamiecie widzowie, czy nie? Wiki, kłamiesz, czy nie? Bo ty to mówiłaś. Ja nie wiem, reszta to takie półgłówki jak ja. I po naradzie grupowej odpowiadamy. W zasadzie to strzelamy. Że to chyba jednak będzie opus. Celnie! Okej, dobra. Zwracam honor. Ale ja bym tego nie wiedział. Ja z muzyki to wiem,
że Malik wypuścił nowego Ben. Aż mi przeszedł dreszcz. Zielony, chociaż już pamiętamy, że żółci mieli kilka tysięcy, kiedy zieloni mieli tylko 300 zł. Żółci w tym momencie kończą grę, mając na koncie 4800 zł. Gratulacje, dziękujemy. Możesz poślizg zrobić od 23.06 do 14.07, bo akurat mnie nie będzie. Oczywiście, tylko wyślij 20 tysięcy euro. Natomiast do finału. Bo tyle bym zarobił w tym czasie. No i liket zarobku. 8400 zł. No jest, herbata dwóch nawet. Witamy w Awanturze o kasę. Rozpoczynamy finał naszego programu. Zieloni mają na koncie 8400 zł i muszę powiedzieć, że to była jedna z najbardziej dramatycznych rozgrywek w pierwszym etapie gry. To było na tyle dramatyczne, że żółci byli na tyle w szoku, że nie wiedzieli, że oni właśnie odpowiadają na pytanie. Kiedy zacznę robić swoje koszulki? Chłopie, ja dosłownie cały maj przestrzymywałem w tej koszulce i ty się pytasz, kiedy zacznę robić? Po co? Przecież ja jestem antyreklamą koszulek. Panie Jerzy, pan ma taką przewagę psychiczną nad rywalami? Tak. Tak zawsze tak było? Zawsze tak było. No drużyna jest mocna i to widać. Zgrana bardzo. Będę mi chciał chodzić, ale ja chcę w tym chodzić. Jedna i uj. Mamy mocną no, drużynę, więc tequila, to zapowiada się emocjonujący finał. Witamy mistrzów. Supermana chcesz? Jeźdź do Gdańska, tam fejkowo losuję wszystko. Losuję pierwszą kategorię. Dzięki, dzięki. Dziękuję, wykochani. Nie, literatura ma tylko światowa. Lecę. Bez prania, bez czegokolwiek. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. 300. 300 zieloni. Mistrzowie 400. 400. Co już? 500. Taktyka, że po 400 i do domu. 500 po raz drugi. 600. Mam 600 jednak. 600 700. Mam. Mam 700. Mam 700. 800. Smrodowy. 900. Mam 900, będzie 1000 czy nie? Kubek z emotkami. A, że kubki z emotkami zrobić? To ty je zrobisz, a ja będę dropshipping robił do widzów, więc jak coś zamówią, to ja ci dam znać, ty zamówisz z Chin. 5 zł. Ten Tomasz z żółtych ma taką tonację. Dzięki. Głosu, jakby chciał jeździć na desce jak emo, ale koledzy mu powiedzieli, że dawaj jeszcze do programu pójdziemy. Co? Damy tysiąc. Jest 1000 po raz pierwszy, 1000 po pięknie raz drugi. I mam 1100, spokojnie przebił pan. 1200 dajemy. 1200, słucham dalej. Po raz drugi i 1200 po raz trzeci. Sprzedamy. Firmę ketchupową kiedy założę? Przecież możesz na oszczędzać pieniądze. A więc pan Jerzy nie chciał dalej licytować. To ciekawe. Czyli ma to prawda. Ale czy mi na jak tym zależy? Jak brzmi nazwisko ktoś autora kupi powieści Nowy Wspaniały Świat? O kurde, jakiś Rucek chyba, nie? Odpowiada Kuba. Tak? Jest to Huxley. A zieloni, jaką by mieli koncepcję? Niezły Rusek. Jaką, panie Wisławie? Taką samą. Jasne, Huxley. Ale to jest Rusek. On miał pradziadkę Ruska. Sprawdź sobie. Więc w tym momencie, dzięki dobrej licytacji, dobrej odpowiedzi, mistrzowie dobrzy są. Ja liczę, że oni pobiją wszystkie rekordy, jakie są. Stan konta mistrzów to 14 800, a zielonych 7300. Praw, przed nami jeszcze 5 kategorii do końca gry. Tak, Kuba. Jak on syna to... I nie był zaginiony, każdy o tym wie. O! Czarna skrzynia. Kiedy kurs karata? No, wybieramy ich, oczywiście. A. Wybieram fundusze, 1% podatku daj. To zrobię. Zobaczę złotówkę. No to nic będzie. Będziemy teraz licytowali czarną dwa razy skrzynię. Nie wiemy, co w niej się znajduje. Albo wygrają program, albo kupią. Złotówka.
Kilka razy był samochód, na przykład. Nie ma znaczenia. Mistrzowie w ostatnim programie kupili czarną skrzynię za 400 zł, a w niej był samochód osobowy. Co będzie teraz, nie wiemy. Były tam czasami różne kwoty pieniędzy, od małych do większych. Dobrze, po prostu nie wiemy, co tam jest. Czarną skrzynię. Jak samochód, to na pewno już rekord pobili. Oby był. Otwieram licytację czarnej skrzyni, biorę po 200 zł od każdej z drużyn i słucham panów. 300. 300. 400. 400 od mistrzów. Zieloni. 400 po raz nie opłaca drugi. Się. 400. Mam 500. 600. Mam 600. 600 nie po kupi raz tego. Drugi. Mam 700. On tylko przepala 800, pieniądze, 800, chyba że leci do zera. Mam 900. 1000. I mam 1000. To jest za duża przewaga. I mam 1100, co dalej? 1200. Idą spokojnie. To jest za duża przewaga, że mistrz odpuścił, więc albo wabank, w sensie po stówce do zera, albo dedek i tak. 1200 po raz drugi i 1300 jest. Może nawet jeszcze lepiej być, bo może być tak, że będzie, nie wiem, 1000 do końca i mistrz po prostu zablokuje, bo i tak ma taką przewagę. I nie dość, że zielony nie będzie miał nic, to jeszcze będzie miał 1000 na koncie. 1300, panie mistrzu. Tragedia. 1400 od mistrzów. 1500. Zieloni tragicznie grają. 1600, co dalej, co dalej? 1700. Mam 1700. 1800. I 1800, będzie 900. 1900. Mam 1900. Siema, legalby tam. Jest dwójka. Ujeczka. 200 nawet. 200. Chciałem, bank pojedzie. Po raz drugi, 2200 po raz trzeci. No i po co? No i po co to zrobił zielony? To jest debilne, to jest kretyńskie, bo on nie ma przewagi, to do niego nie wróci. To on przepalił 2000 po nic. Właśnie to jest, jakby to do niego wracało, to by miało to sens. Sprzedaż. Kretyn. Skrzynia została kupiona za 2000. On serio powiedział wabank? Tylko nie, ta? Mam 1900, czy będzie dwójka? Jest dwójka. I czy będzie więcej? Dwa. Dwa sto powiedział, dwa sto. Ona z dobra inwestycja okaże się po finale. A więc teraz stan kont jest następujący. Siema Patryk, już witam. Po licytacji czarnej skrzyni mistrzowie mają 12 600 zł. Pytanie, jak mistrzowie wygrają, zostaje im 10k na koniec, to oni sobie to dzielą między sobą, czy do następnego? Nie, no dzielą. A oni zawsze zaczynają z taką kwotą, jaką weszli do finału, czyli zostali mistrzami. Natomiast zieloni 5200. Znaczy, no jaką weszli do finału, nie jak mistrzowie. Do końca gry. Mogli wygrać, mieć jeszcze więcej niż weszli do finału. Kiedyś w tej skrzynce był ogórek, nie było ani razu jeszcze. Nie wiem, chemia. Czy będzie później, czy to jakiś jednak mem. Ja nie pamiętam. Czy były ogólnie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, zawsze spokojnie. 400. 400 już tradycyjnie dzisiaj, spokojnie, bardziej do licytacji. Co dalej? 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedamy. No i jest. A były, okej, okay. 700 zł w puli tego pytania. To jeszcze ani razu nie było. Mistrzowie, no nie sądzę, żeby nie chcieli walczyć, raczej nie czują się pewni z chemii. No to na razie tak jest, Łukasz. Tak, panie Witoldzie? Co jest? Znaczy, czujemy się pewni, ale chcemy zobaczyć, czy pretendenci są równie silni. No dobrze, ale pan Witold pluje jadem. Roztwór, podoba którego mi. Kwasu znajduje się w akumulatorze samochodowym. Targujmy to do żołnierza. Nie wiem. Główkowy? Nie. Co to jest z tym, to nie mam pojęcia. Nie, to już wybiec z leczy, to ja nie mogę. Dobra, nie, to się nie patrzy. Tak, my to przecież nie jest tego. Odpowiadamy na pytanie. Solny. Czy mistrzowie by uznali taką odpowiedź? Wydaje nam się, że zieloni blefują i nie chcą pokazać swojej siły prawdziwej. A jaka jest odpowiedź? No, przecież każde dziecko wie. Że? Siarkowy. Siarkowy, tak jest. Ty myślisz, że oni serio strollowali? A więc zieloni podejrzewali tutaj o blef ze strony mistrzów. 700 zł przechodzi do puli ciężko następnego powiedzieć. Pytania. A ja losuję kolejną kategorię, jeszcze 4 pytania do końca. Oni są debilami. Kwas siarkowy, ty, ale widzowie pisali na czacie siurkowy. Nagry.
Kategoria... Siurkowy, no. Literatura światowa. Zgasił ich mistrz, to mogli trollować rzeczywiście, żeby licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Słucham panów. 300, no 300. 300, no daj. Zielony 400. 500. No daj te 300. 500 po raz drugi. Ale zieloni są tragiczni. 700 po raz drugi, 700 po raz trzeci. Chłop myśli, że kupił pytanie i Bisz mówi, że już ma 700. Chłop myśli, że to jego. No ja pierdzielę, zieloni to są jacyś, nie wiem, schizo. Oczywiście warto było. Zielony to jest taki lewiega. Szczerze, oby i Bisz dorzucił do puli 10k, to mistrzom się przyda na pobicie rekordu. Z puli poprzedniego, a teraz w sumie w puli tego pytania 2000 zł. Wolałby pan wyżej kupić, tak, panie Witoldzie? Ciekawe, że akurat to piszesz. No, już pan, już pan mnie przyzwyczaił do tego, żeby dużo płacić. No tak, ale pan lubi wyciągać pieniądze od rywali. Ale oni chyba o tym wiedzą. 2000 w puli, literatura światowa. Spójrzmy na ekran. Niestety, ale oni trolują. W którym wieku tworzył dramatopisarz Pedro Calderón de la Barca? 17, nie wiem. Albo 18, ale... Czekaj. Ja się składam. 17. Do 17. Jak i tak, 17? Ja myślę, tak. 16, tak, nie? No, tak wygląda. Ale... Sark dał na Gęborgę 5 złotych, ale nie dosyć podróżnych. Dawaj jeszcze jeden. Dobrze, będzie jeszcze jeden, dzięki. Mówić o sensie, to powiedzieć, że jeden, nie? Chyba dasz. Opowiada Kuba. Był to wiek 17. O, pan Kuba właściwie nie myli się w tym programie i tym razem również nie. 17. 1600-1681. A po bank możemy krzyknąć, jak oni mało włożą do puli, więc prawie nic nie musimy zostawić. A więc na koncie mistrzów 13 600 zł, na koncie zielonych 4200. Tak się wyczuję, żeby oni nigdy już się odpadli. Gry. Rekord typu milion dolarów na wyniku. Na czwarte. No tak, bo oni, wiesz, typowo geniusz, ale relacje filozofia międzyludzkie nie ogarnia. To jest piękny umysł. Biorę po 200 zł od każdej z drużyn, rozpoczynam licytację i słucham panów propozycji. 300, 300, 400 mistrzowie, 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. Ja pierdolę. Bardzo zachowawczo grają zieloni. Jest wrażenie, jakby próbowali zatrzymać jak najwięcej z tego, co mają. Ukarali. Nie chcieli rywalizować o mistrzostwo, ale czy to jest prawda? Zobaczymy. 700 to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. Którym zawodom patronuje święty Tomasz, zwany niewierny? Cieśla. Nie, nie wiem. Chyba nie. Nie kupuj podpowiedzi. Nie, nie ma sensu. Że coś trzeba. Niewierny, to co może być? Prawnikam, to kłamstwo. Nie no, chyba nie ma takiego patrona, jak piszesz. Niewierny. Trudne. Czekaj. A Józef to cieśla. Racja, masz rację. Przynajmniej tak myślę. Nie, bo ty nie. Co tym następstwo? Nie. Ale za 200 kupimy i... No zaraz też za 200. Ale nic się nie da. Kupca? Nie. Panie Krzysztofie, może politykom? Dwieście złotych. Dobra, można wziąć. No to... No proszę. Proszę bardzo. Nie, no ja jeszcze... Nie, no pytanie. No. Szczęście. Mamy tylko złotych. Mogę jeszcze iść? Na razie. Murarzom, kominiarzom, kupcom, no jest, kupcom, szewcom. Kominiarzom święty Florian. Tak. Murarzom też. Powiedział, że kupca. Ja też myślę, że kupca. Mhm. Bo nie wiem. Odpowiada Paweł. Proszę bardzo. Pasowałoby niby. Wydaje nam się, że chodzi o kupców. Zieloni wiedzą? No też tak kupców. Że kupców, tak? Tak, kupcom. Tym razem mistrzowie się pomylili. O kurde. Murarzom. O kurde. Murarzom, architektom, budowlańcom. Czemu niewierny tak to? Tym zawodom patronuje święty Tomasz. Nie
przerwie. 700 zł przechodzi do puli następnego. Nie rozumiem tego, skąd pochodzi to niewierny. Na krótką przerwę reklamową. Spotykamy się tuż po nim. No to kupka patuje, że pieniądze ponad tą wierność, ale murarza. Witamy Państwa po reklamach. Finale Awanturo Kasa. Tak, Black Blue chyba ta. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania, a ja mam jeszcze dla Państwa, a głównie dla naszych drużyn, dwie kategorie do końca. Nie ufaj murarzowi, posłuchaj dzieciaku. Będziesz swoim świadkiem na bierzmowaniu? Mógłbym być, ale po co? Tym razem mam sztukę kulinarną. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham propozycji. 300. 300 zieloni? 400. 400 mistrzowie? 3. Jakie pety pieprzone. 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. Jak ja was nie szanuję. I znowu wydaje się, że pan tak, Jerzy nie chce wchodzić do gry, tylko chce jak najwięcej zatrzymać z tego, co ma. 1400 w puli, odpowiadają mistrzowie. Tak. Kółek sporo. Która ze staropolskich zup znana była pod nazwą Jusznik? Barsz biały przecież. Czernina chyba, nie? Tak. Bo też z krwią. Tak, tak. Tak. Odpowiada Tomek. Tak? Ponieważ jucha nam się kojarzy z krwią, to stawiamy na czerninę. A kto zasugerował taką odpowiedź? Jakub. Pan Jakub rzadko się myli. Czernina, czarna polewka. Nice. Aj, to nieźle. Rozpytali. Nie, zdejmowanie już dwa temu. Państwa, jak mam być swoim świadkiem? Rzadko się zdarza, żeby przewaga mistrzów w finale była większa niż trzykrotna. Teraz tak jest. Zieloni mają 3600 zł, mistrzowie aż 14 tysięcy. Być może będzie to ich kolejny rekordowy program. Ja losuję to ostatnią prawda, kategorię. Pierwszy się. Zgadzam się. Podnieprzyło ci się, że w tym roku. Czyli niepotrzebnie do kościoła chodziłeś cały rok daily. Film będziesz zbawiony chociaż. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham pan. 300. 300 mistrzowie, jak zawsze spokojnie, tradycyjnie 400, 500 mistrzowie, zieloni. Nie ma się, to się stanie już dzisiaj, nie, nie przegrali. Jest 800 od zielonych. 900. Jest 900 od mistrzów. 1000. 1000 jest od zielonych. 1100 przebili mistrzowie. I jest 1000. Babang zieloni. Oby z zerem do domu za tą grę. Oby z zerem do domu za tą grę. Ostra zagrywka, no oczywiście ryzyka to nie ma żadnego, bo i tak po tym pytaniu będzie neuronik koniec tak gry, zwany. Ale zawsze. Neuronik, no nie, po nic już grają, ryzykują w sumie, mogli wziąć do domu 4000, próbują wziąć 4,7, no to jest kretyńskie. Puli jest 4700 zł, ile pytań było a zieloni z kolei bali się, że zablokują ich mistrzowie, dlatego powiedzieli wabank. Nie, film światowy. Debilawy. Ojciec Szesny. Podchodzić nie ma. Będzie w końcu. A to sobie mówię, już nie mamy. Albo Kevin. Jak brzmi nazwisko aktora, który zagrał główną rolę w filmie Czego pragną kobiety? Mel Gibson. Mel chyba. Gibson. Mel Gibson. Odpowiadam na pytanie. Nie, Al Pacino to zapach kobiety był. Jasne, że tak. Mel Gibson. Zablokować to mi się na tym, na TikToku ciągle wyświetla. On gdzieś na budowie robi ogólnie. Oni kończą grę, mając odkręcił na koncie 4700 zł. Dziękujemy wam, gratulujemy. Natomiast uwaga! Gibson? Znowu doskonały wynik gry mistrzów. Otóż, panowie, za dzisiejszy... Panie Witoldzie, mogę powiedzieć, pod jaką panowie wygrali? Proszę. Dziękuję. Otóż, panowie, w dzisiejszym programie wygrali 12 900 zł. Gratuluję. Jeszcze ciurna. Natomiast... We wszystkich waszych awanturach o kurde, to jak... wygraliście, uwaga, 77 200 zł i samochód. To już chyba rekord mają.
Tak mi się wydaje. Przypomnę, w ostatnim programie mistrzowie wylicytowali czarną skrzynię za 400 zł i tam był właśnie ten samochód, o którym wspominałem. To by 10 tym razem mistrzowie zapłacili znacznie drożej za czarną skrzynię. Smutno, panie Witoldzie, prawda? Ile było? 2200. 2200. Kurde, ale za samochód by się opłaciło. Za samochód by się opłaciło. Jak 5K ale... to mała przebitka, ale dyszka. Jaki samochód? Ryserowy. Ty, gruba koperta jest. Opłaciło się, nie? Auto chyba. Szeleść. Słyszę szelest. Ja również. Dobry pana słuch. Ja jestem bliżej, ale pan słyszy doskonale. A słyszy pan szelest ilu pieniędzy? 10 tysięcy złotych. Tak, ja też. Może pan przewidywać przyszłość. 10 tysięcy złotych! Rekordzik! Jest rekordzik. Tak. To jest rekordzik. I to mi się podoba. Tak więc nasi mistrzowie wygrali w awanturach o kasę w sumie 87 200 zł. Totalny Sigma. I to ich powitamy po raz kolejny w loży mistrzów. Arcymistrzowie. A jeżeli państwo chcą wygrywać, chcą bawić się z nami, wyślijcie SMS pod numer... Wyślij widzu SMS, a ja oglądam dalej. Słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę